Halo, cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Blue Sky. Radioeczko już nam działa. Jest najlepsze. I właśnie przestraszny dystans już przejechany jest 5634 km. To jest ze względu na to, że mieliśmy multi. Ja sobie przetestowałem jeszcze na tym profilu, tak poza wami. Przetestowałem sobie po prostu ten. Bo to jest wersja 1.22.0.20.21. Nie jestem w stanie wam dokładnie powiedzieć. Nie gwarantuję, że mówię prawdę. No więc jedziemy dalej. Nie odzorowane. To każdy zna, który używa takiego czegoś jak na przykład Xenon, mapy, no takie rzeczy. Ja tu mapy nie mam, bo to jest wersja nowa. Tam bierzemy sobie zamówienia zewnętrzne. Bo to doszło zwrotem World of Tracks. Synchronizuje nam zamówienia. A więc przechodzimy na stronę internetową. To musi być oczywiście Steama. Podajemy swój e-mail i hasło, które żeśmy mieli na stronie. I historia jest następująca. Jestem z Leona. Przybiegi są różne. Ja nie chcę brać jakichś długich, ale z Leona. Nie, do Luksemburga. Jeśli tu jeszcze chudszego? Nie, to jest najchudsze. Do Luksemburga 473 km. A więc co? Bierzemy Seek Contract. Okej. Wychodzimy stąd. Ojdź. Rynek pracy, zamówienia. Synchronizowanie. Mamy. Jedziemy z Francji do Luksemburgu. Za 50 tysięcy. Od razu wam mówię, że tam, gdzie się pojawiamy, gdzie sobie wybierzemy ładunek, tam już stamtąd już startujemy. Xenon. Fajna rzecz, polecam. Stermenti, to jest z wyjazdem. A tak, to jest z wyjazdem. To klawo. Przebiegu tego dolnego nie resetuje, czyli spalania też, a spalanie jest piękne. Miałem ostatnią trasę na moim mini miałem trasę na na 420 litrów zużycia paliwa to było 1300 km. 3330. Czyli mądry człowiek wie, że 420 dzielimy na 13,3. I to nam daje tyle, ile żeśmy spalili na 100 km. Komputer mi pokazuje tyle dokładnie, bo to nie było resetowane. A więc powinno być to 35,3. Z moich obliczeń wynikło mi 30, niecałe 2 litry. Komputer się pomylił o 3 litry. No i tak nie jest nieźle jak na tylko grę. Także fajnie. No mnie zadowala. Miałem pierwsze tankowanie za 8,5 tysiąca. Co było wydatkiem dla mnie bardzo koszmarnym, ale dałem sobie radę, naprawdę. Muszę kontrolować tutaj czas nagrywania. Dźwięk, czy się w ogóle nagrywa, bo mówiłem, mam problemy z dźwiękiem i w ogóle. Teraz widzę ciągle, że dźwięk idzie i jest fajnie. Ile miejsca już mi filmik nawet zajmuje. Polecam, Bandicama sobie zakupić. Ja mam wersję oryginalną, wszystko jest fajnie. Hula sobie śmiało. Miałem tego Actiona na testach, ale Action nie był aż tak funkcjonalny jak Bandicam. Po prostu cud. To jest cud po prostu. Nie do opisania, co mi się stało z muzyczką. Niech se leci tak.
A, chciałem wam dzisiaj zapowiadać recenzję, jak to zapowiadałem chyba w pierwszym, albo w pierwszym odcinku z Eurotracka, z czego minęły już 3 tygodnie. Nacieszyłem się tym, naprawdę przyjemnie mi się to testowało. Także tak. Jeden minus, który poważnie odkryłem. Czasami były problemy z dźwiękiem. Zanikał, były problemy, na przykład jak chcieliśmy sobie... Gadaliśmy z kolegą na TeamSpeaku i nagle robiliśmy sobie przerwę od gamingu, on poszedł na przykład, nie wiem, toaleta, a my żeśmy poszli na przykład, nie wiem, po batona sobie, po coś do picia, albo też żeśmy skoczyli na toaletę, skończyliśmy na przykład wcześniej, dajmy na to. Byliśmy sobie jakąś piosenkę czy coś i nagle pojawił się problem, błąd. Trzeba było wejść w menadżer dźwięku, menadżer dźwięku, przestawić to, na czym pokazuje ci wartość zieloną, czyli gdzie jest głośność, i znowu prowadzić na słuchawki. To było dosyć problematyczne, bo czasami podczas gry to się potrafiło zrobić i trzeba było restartować. Ale tak to sobie cenię te słuchawki. Surround 7.1 Dolby. Piękny. Naprawdę polecam. Ale na przykład słuchawki mają w sobie podpórkę metalową. Może ją namacam gdzieś. Schowana po prostu i... nie, jest. O, mam podpórkę teraz metalową namacaną sobie. To jest metal po prostu aluminium. Fajnie, dodaję tego tej ciężkości troszeczkę, ale... jeden minus, który odkryłem, to, że on jest dosyć ciężki. Jest za ciężki, jeżeli chcemy sobie gdzieś dłużej pograć, 3-4 godzinki nawet. Ktoś jest takim gamingowcem, nagrywa, takie rzeczy. Spędza dużo czasu na słuchawkach. To istnieje tego typu problem, iż... istnieje tego typu problem, iż po prostu bolnie z głową w pewnym momencie, ściska nas to, no trzeba sobie zrobić chwilę dłuższą przerwy wtedy od tego. Za ile my tu mamy przerwę? Za 2 godziny. Kolega nas puści. Może to troszeczkę niefortunnie robię. Czyli na pewno. Na posty powinien zjechać inaczej. No ale dobrze, trzeba się przespać. Dobra, możemy jechać na postojówkach. Ostatnio jest wyłączone, bo mamy LEDy. Ja lubię, gdy się zawsze coś pali. No dobra, mamy jeden to zapięte. Usterko czysto. Także. Będzie dobrze. A, chciałem wam powiedzieć jeszcze, że... gąbka, jak i na uszy i na głowę na górze, nie jest na tyle miękka, na którą oczekiwałem. Jest twardsza. Ale jest wystarczająca. Także jest dobrze. Spodziewałem się lepszego efektu, ale nie jest źle. Ale za cenę 300 zł nie spodziewajmy się jakiegoś wielkiego cudu, ale do słuchawki gamingowe, gdzie producent Logitech dołożył wielkie starania nam do tego dźwięku jednak. Pełen zakres, regulacja, naprawdę. No jeszcze to oprogramowanie, które dodaje do sztuczności pobrania z internetu, to już... w ogóle. A my jedziemy z popami dachowymi, czy 19 ton. To sobie wziąłem ładunek, dopakowałem. Chciałem sobie szukać najlżejszego, a sobie wziąłem najcięższy chyba z tego wszystkiego. No cóż, mówi się trudno. Ej, zrobiłem pewną modyfikację ciężarówki, co wam zaraz pokażę. A, to wam pokażę już na postoju. Następnym... czyli na oddaniu ładunku, jak już oddamy, i co wam chciałem pokazać, powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć to, że w tym update'cie zmieniło się kilka rzeczy. O treści mamy te ładunki online, wszystko z WOTA, jest fajnie, przyjemnie. Jedyna rzecz jest niepokojąca, właśnie wam nawet pokażę. Ja mam na przykład zdjęty teraz ogranicznik prędkości. Na normalnych ładunkach tych szybkich zlecenia na niej przesyłek, no, jeśli po prostu go nie ma. Tutaj do 90 tyle.
na tych, ale no, powiem wam, że nie narzekam. Jest dużo ładunków dzięki temu. Można je brać sobie przynajmniej do... Z tego samego miasta z kolegą można pojechać. Będzie nas nawet trzech. Jedziemy z tego samego miasta, startujemy, pokazujemy wam za każdym razem inne miasta. To jest naprawdę przyjemne. Nie jeździmy, nie szukamy sobie po prostu na multi. Będziemy tu pojechać. Gdzie? Tu. A może tu? Nie, tego nie ma. Jedziemy po prostu... klikamy sobie escape. Tak jakby ten rynek jest przesyłek, tylko że po prostu odpalamy zlecenia online i szukamy zleceń w to samo miejsce, nie za długich, takie na dystans 400-500 km. No bo zrobiłem wcześniej odcinek, gdzie miałem na dystansie 1334 km. No co naprawdę było długo, bo odcinek schodził aż godzinę i 10 minut. To jest za długo. Ale fakt, no już nawet nie miałem tematu takich rzeczy, nie, naprawdę poza was przepraszam. Troszkę w ten weekend nie było czasu, nie było jak. Szczerze was za to przepraszam. Dlatego teraz to nadrabiam wtorek. O godzinie, dobra, już jest środa, ale zacząłem to nagrywać we wtorek, jakieś 5 minut po północy, a teraz już jest 6 minut po północy, także jesteśmy hardkorowi i jedziemy dalej, jedziemy dowieźć zlecenie, żeby pracodawca był z nas zadowolony, od którego żeśmy wzięli to. Mamy dojechać na środa, 21:23, 4. Skacze ten czas. A wiemy, że to zejdzie jeszcze do tak mniej więcej 20. Ten czas się na pewno skróci. Mijaj, 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 mijaj. Ja tu chcę się wbić. Także tak, na pewno czas się skróci. Na pewno spalanie będzie oscylowało w tych granicach, czyli spalanie będzie na poziomie 32 litrów. Tak mniej więcej 2-3 litry trzeba odjąć od tego komputera. Już wam mówię. Dajcie mnie. Słuchaj, jestem zadowolony. Jest fajnie, przyjemnie wszystko. Usunąłem dwa materiały z YouTube'a z Dirt 3 gry. Było to spowodowane tym, że wyskakiwałem po prostu prawa autorskie. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. Może wy mi z tym pomożecie. Liczę na was. Nie zadajcie mi w ogóle pytań związanych czy na przykład ze mną, czy z tym, jakie mam pasje. No, takie rzeczy, no. Nie oczekuję, ale po prostu, żebym, wiecie, miał jakiś temat na odcinek po prostu, żeby za chwilę się nie zaciąć i tak na przykład jak będę nagrywał sam odcinek, no to żeby tak nie było właśnie. Tego chciałbym bardzo uniknąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oby jak najlepiej. Widzę, że dźwięk jeszcze jest. Mamy tutaj 320 km. No jest taki szybki odcinek, że myślę, że to zejdzie 25 minut. Może, może, ale nie wiem, może mniej. Nie wiem. Zobaczymy, poruszamy się z prędkością 85 na razie na godzinę. Fotoradar 70. Dajcie mi 11 bieg i idziemy dalej. Jeżeli nagrywacie Frapsem Actionem, zrezygnujcie. Naprawdę, nie polecam. Bandicam ma lepsze ustawienia zdecydowanie Frapsa. Podobne ustawienia względem Actiona. Też ma na nagrywanie kamerki jednocześnie. Także jest to naprawdę przyjemnie. Ja sobie nie wiem czy nie zakupię. I nie, wam się w końcu nie pokażę na nagraniach. Jeszcze nie będę wiedział, w którym miejscu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Troszeczkę coś mi się nie tu rozpędzi. Idziemy
tutaj zrobić ciężar, będzie tam najkorzystniej. A, i najlepsze jest to, że na przykład Fraps wytrzymywał nas na tych 30-40 klatkach i nie chciał ich zwiększyć. Tutaj możemy mieć rozgrywkę, mam teraz wysokie ustawienia. I mam na przykład rozgrywkę w 60 FPS-ach. Ustawione jest na 30. Także no, to tak skacze, bo 63 teraz nawet. To jest naprawdę dobry wynik. O, nie zaryj. Pięknie. To jest piękny wynik jak do podzespołu tego komputera. No jest jakiś diabeł wcielony, ale... No ale jest fajnie. No, naprawdę. Nie chciałbym mieć jakiegoś innego komputera. Tak jest. No sorry, przepraszam. Chciałbym mieć innego komputera na tą chwilę. Później będą pieniążki, będziemy myśleć, mam w planach pewien zakup. Jak się sprawdzi, to się sprawdzi. To jest cena 7700. Komputer pod rendering. Procesor jest Intel Core i7-4-1790K. Chłodzenie do niego wodne Tritona V3. Co my tam do niego jeszcze mamy? 4 terabajty dysku. Tutaj mam na przykład 2 i widzę, że i 256 SSD i widzę, że na przykład materiały mogą mi więcej zajmować czy coś. A chciałbym sobie na przykład zachować, nie wiem, kopię tych materiałów, nazywać je jakoś czy coś. To naprawdę wam powiem, że warto. Warto się zaopatrzyć w sobie większy dysk. A sobie większy dysk jeszcze SSD mógłbym wziąć 120 GB i też by mi starczyło. No spokojnie. Ale chcecie zaopatrzyć w 250. Z tego względu, że utworzę tam sobie specyficzny folder na tym dysku. O nazwie programy do nagrywania, że te programy były bardzo szybkie. Szybko reagowały, szybko odpowiadały, naprawdę. A jeszcze procesor będę chciał wtedy podkreślić, jeżeli dojdzie do tego zakupu do 4,6, 4,7 GHz, może mniej, 4,5, 4,4. No zobaczymy, jak to się uda. I tak. No, także kartę graficzną to 970, bo w 80 no to 5000 trzeba dopłacić, to nie ma sensu, tam tylko dostałem większe traktowania i w ogóle. Nie, tak naprawdę możemy je sobie sami uzyskać na programy MCA Abufter. Także właśnie mam w nim pokręconą też kartę graficzną swoją. NVIDIA, przypominam, że to jest NVIDIA 560 Ti, 1 GB. Fabryczne traktowanie to jest jakieś 800 MHz, poniżej 2000 pamięci, a jest to zrobione na 2300 pamięci i na 1000 MHz rdzeń. Także jest naprawdę wykręcona. Procesora się nie dotykajmy, jest to wersja Blackbox AMD AM3 Plus z odblokowanym mnożnikiem. Płyta jest też do tego przystosowana, ale nie, to nie tym droga. Wchodzenie jest boksowe, głośne. Nie, to nie tędy droga, naprawdę. Będzie nowy komputer, będzie chłodzenie wodne, będzie obudowa Zalman R1 planuje. Fajna, mała, no a taka obudowa skromna. Sobie tutaj uderzy na biurko z oknem. Przyglądam się pod zespołom. To fajne takie rzeczy. No, naprawdę. Pasek LEDów walnąć. Takie fajne rzeczy gdzieś podświetlane zrobić. Nie no. Wszystko idzie zrobić. Zobaczymy. Cię pokażę, mi coś gardło troszeczkę boli. Chyba od tej szkoły. No ale cóż, zobaczymy. Prawie teraz mikrofon mogę troszeczkę pohasować.
51 na godzinę. Trzymaj się. Przecamy z prędkością maksymalną 50 na godzinę. Cóż za moc, cóż za prędkość. To są po prostu demon. Uwaga, dam radę. Oj, oj, oj. Damy radę, damy radę. Jedziesz, 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 malina, dajesz, ciągniesz. Come on, come on. Mówcie, że ty mnie weźmiesz. Nie, ja ci się nie poddam. 12 bieg załączam i idę. Jak rakieta. Najkrótsza droga. Kurde, mogę tam pojechać. Mi się trudno, bo ja bym teraz stał w kolejce na przykład. Szkoda, że producentowca nie pokrywa kosztów. No ale... Cóż, mówi się... Trudno! Tam pojedzie, jest tutaj, a może i się nie, no tak. Do 60 FPS poza miastem, do 40 w mieście, nawet czasami nie wiem. Zależy od dnia komputera. Taki ma humor. A, co na temat aktualizacji, bo mam teraz betę. Oprócz tych zleceń, mamy nowego mana, opony, rzeczy, czyli jak zajrzamy do tego warsztatu, oznaczeniem na mapie, idźmy trzy opcje, serwis, warsztat, warsztat, malowanie. Zniknęło nam malowanie, przeniosło się do warsztatu. Tam do wyboru lakierów głównych, gdzie mieliśmy, tam już są wszystkie lakiery umiejscowione. Nie wiem dlaczego to tak zrobili, mogli to zrobić inaczej. A w sumie mogli to zrobić tak, że w salonie byśmy sobie uzgadniali, a tam by było inaczej. To co ma być tam, to jest tam i tyle. No ale okej. No już postanowili tak, dopiero teraz, ale postanowili sobie. Nie wnikam. Tylko ja bym to zrobił troszeczkę inaczej. 89 na godzinę na tempo macie. Jedziemy dalej. Także jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Ja tego pana troszeczkę przyblokowałem nawet. Zobaczmy, czy żyjemy koło miasta? Obwodnica? Widzisz, że świateł nie ma. Jej, 70. Może w dalekiej przyszłości będę miał dla was do zbudowania, co na razie ma wojek Bohun, Poland, Building, Cruise Map, te dwie rzeczy. Żeby to było oryginalne, bo gdybym chciał, to bym sobie ściągnął po prostu wszystkie DLC, wszystko, nie wiem, tylko na przykład na multi, ale wszystko by działało sobie na singlu, gramy mapy, no i by było wszystko pięknie, ale no. Jakby to mam być? Tak nie ma. Żeby nikt nie mówił, że bez kierunku. Także tak. Odcinek trwa już 20.
25 minut. Wow. Troszeczkę chyba ją dygła. Jak Anetę dygą. Mamy 70 km godzinę i 6 minut. No i dostarczamy poniżej 20:30. Ten czas jeszcze na pewno zmaleje. Ja znam życie, znam ETS-a. On błędnie oblicza to wszystko. On oblicza tak sobie po swojemu, ale... No ale cóż... Tak się bawię. Cóż... 47 km 6. Małe słoneczko. O Jezu, praży. Nie do pojęcia. Skupiłem chyba na tych wycieraczkach. Nie wiecie? Jeszcze mamy 431 litrów. Na 800 km wystarczy paliwa. Dwadzieścia kilometrów, ładunek będzie dostarczony! Tuż za piękne! Jeszcze oczywiście wam pokażę w warsztacie i w ogóle. I to jak się lakier wybiorę... Nie, nie pokażę wam tego, jak lakier sobie wybiorę, bo będzie zablokowany. Wracamy do normy. My jedziemy do Salzburg. Mamy jakiś salon, widzę, i agencję pracy. Mamy garaż, odkryte miasto Luksemburg. O, tu jeszcze mamy. Ta sygnalizacja tak... No. Tak brzydko, nie wiem. Wyjardalają się mi w tło. Mogę. Przydałoby się moje światełka pięknie załączyć. Co do postojówki. I wjeżdżamy na firmę. Myślę, że chcecie zobaczyć, jak chyba pierwszy raz parkuję. Zrobię to dla was. Ale nic się o tym nie da być. Nie, nie, nie bierzemy bonusów żadnych. Co byście zwariowali? O, to od razu mówię, jest okazja, żeby zobaczyć, co zrobiłem z ciężarówką. Dodajemy jej przednie dodatki.
prostu tak. Co chciałem, to mam. Dobra, teraz się skupiamy. O, parkuję pierwszy raz dla was ciężarówkę. Zaparkowana! Synchronizacja z Board of Tracks. Zlecenie ukończone. Nieuszkodzony ładunek. To jest wyczyn. Dobyłem 7 level. Już. Kiedy nie byłem z wami. Dobra, ta muzyka jest męcząca. O ta. Dobra, ptasza może zostać. Zewnętrzny. Dobra, wracamy do starej dobrej muzyki, czyli jedziemy od początku. Proszę, zielone. I się doprosiłem tego zielonego. Dobra, gaz i dobrze. Oj! Nie zauważyłem całą Volvo. Ale widzicie, nie ma trzeciej wartości. Gdzie ona się podziała? Ciężarówka się okazała być uszkodzona. A to zapisy, to ty. No i patrzcie, wchodzimy w warsztat, lakiernia. Ja... Wy tego na przykład nie będziecie mieli, chyba że macie dodatek. Lepiej jest pokazać to na dachu. Dodatek to jest Metallic Paint Jobs. Jak się zajęcie w World of Tracks, to będziecie mieli... High-tech. To. Jeszcze to. I tyle. Ja na przykład mam już zablokowane inne. Te, które ja bym chciał już mieć, to już są. Zablokowane, mam silnik odblokowany, ale nie będę na niego wydawał. Między mi szkoda po prostu. Tabliczkę z imieniami dam. Dark Silver. Będzie wymiany są najlepsze. O właśnie. Doszły do rozmiaru opon. Elemental, Trainmaster i TS od 9 poziomu. To najlepsze. Zużycie paliwa, przyczepność i jak również głośność. Ja już jest to dostępne. Jeszcze mogę nic. Nic się nie mogę. Jeszcze mogę tylko... No ale to dobra. Myślę z tym, co się mogę, co się nie mogę. Ja i tak nic nie montuję. Będą pieniądze, będzie montaż. Dobra. To jest to. Teraz tak, leży ciężarówek, powiedzcie, że mam dziś mana. A jest, w Berlinie. Od wybranego dealera man. Jeśli pamiętam, to tam będzie ciężarówka. Nie ma. Czy by jeszcze nie dodali, czy ja mam daję złe info? Mniejsza z tym, po... To w takim razie... Dostaniecie ode mnie... wy ode mnie, moi mini, dostaniecie... Dostaniecie... Zastanawiam się teraz co... Dostaniecie... A już wiem co... Link do aktualności, które będą wprowadzone w 1.22 i one mają być wprowadzone w tym tygodniu, a jak nie, to na święta albo i po świętach. Dobra. Ja się z wami żegnam. Widzimy, słyszymy się przy okazji kolejnej okazji. Siemano!